razie nie chcę mieć takiego nastawienia. Nie no, na razie jest malutka. Bardzo malutka. Jakby nie wiem, co myśmy mierzyli. Ale zaraz ja chyba was najzmierzę, bo mam wrażenie, że stolik mamy większy niż sobę! Co byśmy kupili? Co byśmy kupili, kochanie? Hejka, hejka, witamy was bardzo serdecznie, jestem Marta. Krzysiu. I jesteś na kanale Enjoy Family. A dzisiaj nową sofę będziemy składać. Nazywa się Wimle, jest z Ikei. I przy okazji wczoraj robiliśmy pokój gościnny, bo stara sofa dostała drugie życie. Zabieramy się za montaż sofy. Mam nadzieję, że będzie sprytnie, szybko i łatwo. Tak, mamy też do wymiany tutaj tą ścianę. Tu było koło z mchu, ale zmieniło lokalizację. Już Krzyś wszystkie kołki zaklejstrował. Co tam będzie, to dowiecie się w trakcie tego filmu, a tymczasem otwieramy paczki. Jest jeszcze jedna poducha. To musi być wygodne, to musi być wygodne. Mam nadzieję, że będzie. Ale śruby, super. Nie wiem, gdzie tu mają być nóżki. Gdzie są nóżki? Halo, nóżki. Wow. Jestem blatem. Całość? Nie wiem. Oszukali nas. Oszukali. I co tu ma być tyle niby do składania, co tak wszyscy mówili, że o Jezus Maria. No właśnie nie wiem. Jeszcze tutaj mamy dwie paczki, może tutaj będzie makabra. Co tutaj mamy i co będziemy tu robić? Tutaj będziemy, jak widać w instrukcji, będziemy wkręcać tą krótszą stroną w te dziury. I tyle. Okej, spektakularne. A nie trzeba najpierw pokrowców założyć na to? Nie pisze nic o pokrowcach. Bo wiesz, to śruby, nie wiem jak nałożymy potem. Pokrowce... Chyba, że pokrowce się do tego mają do chwycić. Tego na pewno. Aha, teraz to zakładamy, dobra. Wkładamy jedną część na drugą. Chyl się, od razu. I tutaj robimy dokładnie to samo, czyli wkręcamy w te dziury. Cztery. Agronida, nie wina. Nie mogę doczekać, aż sobie usiądziemy. Ja też. Koniec. Finito! Poskładane. Złożyliśmy tą część. Wygląda w taki sposób. Zobaczycie tutaj jeszcze z tej strony, bo tutaj jest takie pochylenie, czego nie mieliśmy w poprzedniej sofie, żeby można się po prostu tak oprzeć, bo nasza była taka dosyć sztywna. To było bardzo proste do złożenia. Wydawało mi się, że będzie trudniej, a wyszło super. I otwieramy kolejną paczkę, w której prawdopodobnie są boki do sofy. No dobrze. Mamy tak samo instrukcję, śrubeczki. O, tam jest więcej. W końcu się coś będzie działo. Boczek i nóżki. Nóżki są dosyć wysokie.
i nawet nie wiem, czy nie są wkręcane na tym samym, co by było dla nas mega zajebiste, bo wydaje mi się, że to jest ten sam gwint. Bez wiercenia założymy sobie nasze mega, mega czat. Od razu, bo te nóżki są niefajne, a nie. Te są o wiele ładniejsze. O wiele ładniejsze są te nasze i są wyższe. A my potrzebujemy też wyższą, żeby wjeżdżał nam tam robot pod spód. Już sprawdzę naszą nóżkę. Jak to tu wlezie? Pięknie. Wchodzi. Wchodzi. Git. Lecimy z boczkiem. Szybciutko, ciach, ciach, ciach. Nie? Dostaliśmy sofę z czegoś innego, a boki z czegoś innego. Prawdopodobnie. Co ty, ja to tak gadałam, tylko poważnie? Tak. Są trzy śruby. I tutaj musieliśmy sobie sami sprawdzić, bo na instrukcji tego nie ma, gdzie te śruby powinny być, gdzie nam się tutaj zgadzają dziury, bo jest ich tutaj więcej, ze względu na to, że można modyfikować ten mebel. Pierwszą musimy wkręcić tutaj, drugą tutaj i trzecią tutaj. I teraz musimy je tutaj spasować. Tak mi się wydaje, że najpierw trzeba będzie założyć pokrowce. I będziemy to za chwilę rozkręcać. Możesz mieć rację. Bo widzę, że tu są, wiesz, te i tutaj też będziemy musieli założyć i wydaje mi się, że chyba musimy rozłożyć pokrowce. Musimy to ściągnąć. Ale świetnie spasowało. Tak. Po prostu nie założyliśmy jeszcze pokrowca. W instrukcji pisze, że zanim to założymy, musimy założyć pokrowiec. Więc dobrze, że jeszcze nie wkręciłem śrub. Marta mnie powstrzymała. No to pokrowce. Prawdopodobnie to te paczki. Tak, jest tu obrazek. Otwieram. Pomiziane. Prawda jest taka, że mamy chyba 19 stron instrukcji do pokrowca i w instrukcji od pokrowca jest instrukcja, jak zakładać i jak zamontować bok sofy. Dziwne to. No. To co, prasować to? Ja bym to chyba wyprasował, no nie? Będziemy takie pogięte zakładać? No też tak uważam. Tak. Prasujemy sofę. Dziwne, w życiu nie prasowałam pokrowców na sofę. With you, the sun is shining 24/7. 'Cause when we're together, it feels like we're in heaven. If it will get dark, you'll be my million stars. I know I can lean on you. Ooh, you catch me like a leaf falling from a tree. If I be. Jura. Co? No pięknie. Dobrze, że mamy maszynę. No to jest lipa, że akurat ciekaczko na jednej. No ale dobra, no to wiemy, że na tej to wyprasujesz i później przyniosę maszynę. Dobrze, że mam mniej więcej te same nici. No to taka lipa. A więc mały update robimy, bo okazało się, że ta dziura, która tam jest, to ona tam powinna być. Przyznać się, kto zaszył dziurę. Ja Marta już miała wyciągać maszynę, a tutaj pisze w instrukcji, że ta dziura tam powinna być, bo tam się przekłada jakieś jedną śrubkę chyba. Czy tylko z jednej strony jest? A może z drugiej strony też jest, tego nie zauważyłaś? To może. Zwracamy honor, przepraszamy tą osobę, którą opieprzyliśmy, że źle zszyła, bo zszyłaś super, albo zszyłeś super. Przysięgam Bogu, mówiłam mężowi, żeby wniósł maszynę, bo ja już to chciałam szyć, już tu chciałam sprzątać, żeby przed prasowaniem następnym dobrze otworzył instrukcję. Udało się. Wszystko wyprasowane. Teraz będziemy zakładać boki, no zobaczymy co po kolei. No, nie jesteśmy mistrzami składania mebli, jak się okazuje. Chcę zobaczyć efekt finalny, jak to będzie wyglądać, bo jestem strasznie ciekawa. W międzyczasie, jak ja robiłam to wszystko, to Krzyś postawił rosół, także będzie rosołek, będzie pyszny. Yes.
besides a simple word. And us is much more than you heard. Two little letters come together and then loneliness is cured. Yeah, us is something like a dream. Oh yeah, yeah, yeah. And us is fun and fancy. Pierwsze usiądnięcie. Tak. Jak? Się na niej frunie trochę. No dalej już musi przetestować na każdy możliwy sposób. O, nie masz tutaj swojego legowiska, biedaku. Nie ma tam. Zmienili ci. Jak? Podoba ci się ta nowa sofa? Podoba ci się nowa sofa? Dalej nie zapanował sofę. Dalej nie zapanował sofę. Tak? No to jest dom psiuszowy też, no. No, ja mam taki zgryz, że to jest szok. No, to jest jej miejsce, to jest jej miejsce daleniowe. Totemowe. O, da radę położyć się. No nie. Da się to poskładać w godzinę. Da się. Mamy to złożone. Jej, jest zarąbista. Wygodnie ci? Bardzo. To git. W końcu mam pod pleckami wygodnie, a tak. Nie taki tak. Żółwik. Że się jeszcze tutaj się wpada, no nie? No. W plecy są wygodnie, to jest mega fajnie. Dobra, kolejna część, zabieramy się za montaż półeczek. Są półeczki pod obrazy. Już wam pokazuję, jak one się nazywają, bo my wybraliśmy kolorze drewna, bo mamy takie dodatki i stolik i wszystko. Są jeszcze czarne i białe, ale nam najbardziej te pasowały i one mają tutaj takie wytłoczenie, wiecie, pod kątem obrazka. Krzysiu tam zabiera się za montowanie. Stwierdziliśmy, że zrobimy tak asymetrycznie totalnie i tak będzie najlepiej. Tak, by the way, to ułożyliśmy sobie te półki w programie. Wiecie, nałożyliśmy sobie je, one są ruchome. Mam tutaj płycę, o widzicie? I tak będziemy to składać. Znaczą. Tutaj będzie pierwsze. Już montuję. Do... A, nie ma odwrotu. No zajebiaszcze. Półeczki już mamy, rozkładamy dywan. My skończyliśmy i ja właśnie siadam do komputera, żeby kupić tutaj dodatki, obrazki, już mam pewien koncept, ale z tym będzie osobny film, na który was bardzo serdecznie zapraszam, bo ja je bardzo lubię i wiem, że wy też, więc takie z racji aktualnego czasu rzeczy z neta będziemy wyszukiwać. Krzysiu udaje się na zasłużony odpoczynek. Żegnamy się z wami, zapraszamy do subskrybowania i wpadnijcie na pozostałe filmy. Niekoniecznie jeszcze oglądanie. Pa! Ta.